i Bayram Lar, kochani. Witajcie serdecznie, ja jestem Beata i witam was ponownie na moim kanale. Moi drodzy, jesteśmy na naszych pierwszych świętach w Turcji. Świętach, które rozpoczynają się zaraz po Ramadanie. Wczoraj zakończył się Ramadan. Film z Ramadanu również dla was nagrywałam, także gdzieś tutaj zostawię wam odwołanie. Kochani, pierwszy dzień Bajramu. Dzisiaj rozpoczęliśmy tradycyjnie od śniadanka z rodziną, także w naszych rodzinnych zakątkach. No i teraz, dzisiaj mamy taką, powiedziałabym, wycieczkę. Józio, powiesz, co będziemy dzisiaj robić? Będziemy wizytować. Odwiedzać? Odwiedzać rodzinę. Tak, słuchajcie, Józio już tam zaplanował całą trasę. Generalnie wy nie macie jakichś takich specyficznych, że o, obiad tutaj, śniadanie tutaj. Nie ma nic takiego, jak wiecie, u nas na przykład na Wielkanoc czy na Boże Narodzenie. Natomiast wygląda to tak, że po prostu w tradycji trzeba odwiedzić swoją rodzinę i się z nimi spotkać. Ponieważ dziadkowie Józia nie żyją, to jakby nie ma najstarszej osoby w rodzinie, tak? No bo jest tylko rodzeństwo, czyli rodzice Józia, oni mają, wiecie, rodzeństwo. Więc to, co będziemy dzisiaj robić, większość rodziny Józia zlokalizowana jest w odstępie 2 stacji metra od siebie, więc jedziemy najdalej, jedziemy do wujka, idziemy tam na herbatkę, później idziemy do jednej cioci, do drugiej cioci, do trzeciej cioci. They're all the same line. Tak, i oni są wszyscy jakby w drodze prostej, a na samym końcu wylądujemy z powrotem w domu rodzinnym twoim i tam pewnie zjemy dzisiaj kolację z tą naszą najbliższą rodzinką i znając życie, odwiedzi nas inne tysiące ciotek. Także zapraszam was na ten dzień z nami prosto ze Stambułu. Jedną dobrą informacją jest to, że po pierwsze nie ma aż tylu ludzi, słuchajcie, po tych ostatnich kilku dniach, które tu spędziliśmy z tłumami, po prostu z tłumami masowo kupującymi wszystko, jedzących wszystko, dzisiaj naprawdę jest dość przyjemnie, nie ma aż tylu ludzi. Widać, że ludzie spędzają czas rodzinnie, bo wychodzą na spacerki z takimi całymi rodzinami. Wszyscy, słuchajcie, wyglądają elegancko, także Jusia też mi powiedział, jak się pakowaliśmy, koniecznie weź jakieś eleganckie ubrania, bo musimy się ładnie ubrać, więc ja dzisiaj się, słuchajcie, odziałam w sukienkę, mąż w białej koszuli. Jedną ciekawą informacją jest to, że przez kolejne 3 dni komunikacja publiczna jest za darmo, także zobaczymy, czy moja Istanbul Card, czyli taka karta na przejazdy w Stambule, będzie działała również, ponieważ ja nie jestem jakby zarejestrowana tutaj, w związku z czym mam taką kartę jakby obcokrajowca. Czasami to nie działa dla obcokrajowców, tak, prawda? Tak, ale mój działa. Tak, ale twój... A, i możemy wejść na twoją po prostu, tak? Tak. No, to tak na pewno zrobimy, ale słuchajcie, 3 dni państwo dało przejazdy za darmo, także super. Wszystko. Wszystko. Tak, ferry, metro, a, że wszystkie pociągi, autobusy, metro i też te tramwaje wodne, także ekstra. Otwórz mi, proszę. Dziękuję. Tak? Tak, no. Słuchajcie, Józio mi właśnie powiedział, że nawet na tym ekraniku się wyświetliło, że jedną kartą może wejść w 3 osoby, także wcale nawet nie oszukujemy tak bardzo systemu. Wszystko robimy poprawnie. I wejście było za darmo, prawda? Tak. No to ekstra. W ogóle pokazywałam wam teraz tam, widzicie, są takie bramki, kurczę, chyba nie było widać, ale po każdym wejściu do metra, patrz mi no. Po każdym wejściu do metra są takie bramki wykrywające co, metal? Nie wiem, tak, po co te bramki. Tak, no, tak, metal. Tak. Heavy metal. Tak, tak, wiecie, że nikt z bombą ani z bronią nie wszedł i to samo robią w centrach handlowych, także wygląda to mega creepy, ale pod koniec ja myślę, że wiecie, z uwagi na nasze bezpieczeństwo to wciąż lepiej, bo mieliście jakieś zamachy, tak? W Stambule. No właśnie. Pamiętam, kilka lat temu pod Hagią Sofią jakieś bomby w... No. Więc takie rzeczy się zdarzają, ale... Ale już dawno nie ma. Dawno nie ma. Jeszcze wiesz, to jest tylko kontrola. Tak, ale świat jest dziwny, więc lepiej być przygotowanym. To jest metro bez kierowcy? Tak. O, wow. W ogóle Józio miał, pokaż się, miał, słuchajcie, 2 dni temu operację, to znaczy miał ten implant wkładany. Przyjechaliśmy tu generalnie, żeby to zrobić. I wczoraj się czuł, wczoraj się czuł dobrze, a dzisiaj zaczęło go boleć. Więc mówi, ja teraz nie chcę dużo mówić, bo mnie boli ząb. Więc dajemy mu spokój, słuchajcie, jedziemy, daj kółka, daj. No, jedziemy do ciebie, dobra, słuchajcie, musimy się tutaj łapać poręczy, bo ten bezkierowcowy metro nie jest zbyt powolny.
Çünkü alan arkadaşlarım var. Annem babam sağ olmadığı için öyle bir hakkınızda bazıları yok diyor. Var. Bazıları var. İsimdeki belgesi alınıyormuş abi. Ya onların... Onun için şey, kahve makinen bozuldu. Böyle kahve var mı? Böyle kahve var mı? Yani... Espresso var, italianların var ja. Słuchajcie, pierwsze odwiedziny już za nami. Zjedliśmy tylko po dwa kawałki ciasta, więc nie było aż tak źle. Ale uwaga, od wujka dostałam prezent. Pierwszy prezent to... drewniana łyżka, słuchajcie. I drugi prezent, bo to nie wszystko. Uwaga, uwaga. Gruszka, to jest gruszka czy piwa? Gruszkę, gruszkę. Słuchajcie, to jest brat Józia taty, jest tak śmieszny po prostu, więc takie świetne prezenty dostałam. A teraz właśnie kuzynem Józia i z jego żoną jedziemy do kolejnej cioci. Także powiem wam, świętowania jeszcze nie koniec. Wypiliśmy herbatkę, kawkę, zjedliśmy bardzo dużo ciasta, więc ciekawe, czym nas przywita kolejna ciocia. Będzie jeszcze więcej jedzenia, co? Tak. Józia mi już zapowiedział, że te święta to są w ogóle o jedzeniu słodyczy, tylko i wyłącznie, więc... No, trzymajcie kciuki. Tak, tak, jedziemy wszyscy razem. Iran. Atakan. We have Poyraz. Poyraz. Tak, dziecko sobie czeka jeszcze 2 miesiące. No i wszyscy jedziemy do jednej cioci. Drugi dom odwiedzamy. Znów ciastka. Czek, bizy de czek. Tym razem kompot. Kolejna ciocia. Bak, o tarafta da var. Na zdrowie. Na zdrowie. Gzel. Cześć kochani, my właśnie wróciliśmy do domu. Powiem wam, że złapała mnie jakaś cukierowa, cukrzana śpiączka. Słuchajcie, gdzie byśmy nie poszli, dostawaliśmy coś słodkiego, bo ten bajram nazywany jest, że to święto nazywane jest cukrowym świętem i wszyscy jedzą słodycze. Powiem wam, że już na słodkie rzeczy nie będę mogła patrzeć, chociaż jeszcze dzisiaj nie jadłam baklawy, także jeszcze mała przestrzeń na nią jest. Powiem wam, że jestem w ogóle też wykończona, bo nie przywykłam do aż tak częstego rozmawiania po turecku. Słuchajcie, to jest bardzo miło. Powiem wam, że to takie śmieszne są takie spotkania, no bo każdy siedzi w domu, czeka na te wizytacje, ale to nie jest nic takiego, wiecie, oficjalnego, że jest tam jakiś posiłek, tylko przychodzicie, dostajecie herbatkę albo wodę, dostajecie właśnie coś słodkiego i tyle. Więc w sumie bardzo sprawnie nam poszło, no ale wiecie, no ludzie też nie widzą codziennie, więc tutaj z każdym wujkiem musiał sobie porozmawiać, z każdą ciocią musiał sobie porozmawiać, więc trochę nam to zajęło. Byliśmy w 4 miejscach, znaczy u 4 różnych członków rodziny. Także powiem wam, nie mało. Pojechaliśmy też do jeszcze jednej cioci, ale akurat w tym czasie jej nie było, więc pewnie będziemy musieli ją odwiedzić jutro, ale powiem wam, że doświadczenie na pewno ciekawe. I oczywiście wiecie, w każdym z tych domów też byli jacyś inni członkowie rodziny, także no naprawdę było bardzo przyjemnie. Mieliśmy to szczęście, że właśnie u tej pierwszej rodziny pojechaliśmy z tym kuzynem Józia i z jego żoną do kolejnych, także oni też byli autem, więc nas wszędzie zawieźli, więc na pewno było wygodniej. Powiem wam, moje tak pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne, bardzo fajnie to wygląda, wszyscy są, wiecie, no bardzo mili, nie, to nie jest nic oficjalnego, tak jak wam mówiłam, a jeszcze zobaczymy, jak będzie wieczorem, no bo wieczorem będziemy mieli tutaj kolację w domu, więc nie wiem, czy coś specjalnego szykują, czy nie, bo mówię wam, nie mam pojęcia, także chwilkę sobie odpoczniemy w domu, chyba jeszcze gdzieś wyjdziemy, bo z tego co patrzyłam, w ogóle to jest też bardzo zabawne, w ciągu dnia sklepy były pozamykane, nie wszystkie, ale większość, i Józia mówi, że właśnie po południu te sklepy się otwierają. Więc to też jest ciekawe, jak to będzie wyglądało. Na przyłapani. Nie ma spokoju. Gel bak, gel bayramını kutla. Bayramını kutla. Bak, yengenin bayramını kutla. Bayram mübarek olsun be. Bak resmini çok iyi dayım. Bak. Aa, to jest super. Czekaj. Kış. Merhaba anne.
Hepatitis i bajrama! Słuchajcie, mieliśmy chwilę odpoczynku w domu. Chcieliśmy uciec, ale niestety przyszła siostra Józia z dziećmi, więc nie mogliśmy szybko uciec. Czy uciec? Nie chcieliśmy od nich uciec, tylko myśleliśmy, że się po prostu z nimi miniemy, a akurat minęliśmy się w drzwiach. Więc było oficjalne obdarowywanie dzieci pieniędzmi, jak w prawdziwy bajram. Ja byłam ciocia złota wróżka pieniężna. Majtki cebie. Tak, wszyscy są szczęśliwi. Dobra, słuchajcie, stwierdziliśmy, że... Znaczy odpoczęliśmy sobie trochę, bo rzeczywiście nas zmuliło po tonie słodyczy. Musimy kotom kupić jedzonko dzisiaj. Słuchajcie, tu są te kotki mieszkają. I wszystko było zamknięte, musimy im kupić jedzonko. Ale kontynuując, stwierdziliśmy, że odpoczywamy i idziemy. Zrobimy coś fajnego, bo pogoda jest bardzo ładna. No, jest metro chyba... jest tam. Idziemy na metra, tak? 20 stopni jest. Co za debil. Jest 20 stopni, chcemy skorzystać ze słonka. Bo wieczorem czekają nas kolejne odwiedziny, także no to się jeszcze dzisiaj nie skończy. Ale może pojedziemy w jakieś ładne miejsce, to zabierzemy was z nami i też zobaczycie, jak wyglądają takie miejsca turystyczne podczas bajramu, bo to ciekawe, czy ludzie jednak podróżują i gdzieś tam chodzą, czy nie. O, oczywiście jakiś kuzyn albo znajomy. O Jezus, Jezus. Patrzcie, jak Bibi, chodźmy tutaj. O 17 w Warszawie, co tu się dzieje? Zobaczcie, festynu ciąg dalszy. Przyjechaliśmy na nadbrzeże, mnóstwo ludzi. Powiem wam, że jechaliśmy jak sardynki w tym metrze, więc zatrzymamy się na chwilkę na kawę. No i przeprawiamy się na drugą stronę, bo sporo za chwilkę. Spodziewałeś się tylu ludzi wszędzie? Masakra jakaś. No. Ale ferry będzie to samo. No na pewno, na pewno. Ale ben garanımdı. Hala mı söyledim? Nereye? Hala bulur, oraya mı gidiyorsun? Tutaj czy na słonku? Tu. Jak byliście kiedyś w Turcji, to wiecie, jakie są porcje tutaj jedzenia, zawsze za duże, ale to tyczy się również napojów. Zobaczcie, to jest nasze zamówione zimne americano. To jest moja rączka, czekajcie, żebyście mieli... To jest tak ciężkie, to jest z pół litra kawy. No, troszkę widać tam fosfor. Zimne. No zimne, zimne, zimne. Patrzcie, jaki piękny mąż, nowe okularki kupił. Uhu. No. Słuchajcie, powiem wam, że przyjście tutaj w Bajram to chyba nie był dobry pomysł. Jesteśmy przy stacji Uskudar i chcemy się przeprawić jakby... chcemy się przeprawić, słuchajcie, na drugą stronę Bosporu. Zobaczcie. Tak, my już stoimy w kolejce. Żeby w ogóle wejść na statek. To jest jakiś koszmar, w ogóle jest tyle ludzi, że odbiera trochę przyjemności. Wiecie, tu jest zawsze pełno ludzi, ale to, co się dzieje dzisiaj, przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Naprawdę. O mój Boże, oni wszyscy czekają, słuchajcie. My nie możemy, wiesz? Nie, no to musi... godzina. No ale co mamy zrobić? Bądźmy prywatni. Myślisz, że można zapłacić? Tak, bo to jest prywatne są, bo tutaj jest za darmo. Jezu, pokażę wam, słuchajcie. I co, mówisz, że po prostu są prywatne łódki? Że i się płaci tylko, tak? Tak, tylko płacisz to samo, tak jak... Normalny bilet, tak? No dobra, no to idźmy, czy nie idziemy tu stać. Słuchajcie, to jest godzina czekania, to jest 6 łódek musi przypłynąć, no nie? Masakra. 3 złote. 3 złote. Tak, te ceny tutaj są, wiecie. Bardzo przystępne, ale jak my się tam przepchamy, to nie wiem. No. India, China. Ludzie mówi, że jest jak w Indiach, no trochę się tak czuję, powiem wam szczerze. Jakby wiecie,
To miasto jest bardzo przeludnione i zatłoczone, ale przysięgam wam, to co się dzieje dzisiaj, to jeszcze tego nigdy nie widziałam. Opuściliśmy miejsce, gdzie są te łódki za darmo, znaczy za darmo, słuchajcie, to jest po prostu transport publiczny. Tak jak wam mówiłam, przez 3 dni Bajramu jest on za darmo. I chyba dlatego jest tutaj tyle ludzi, po prostu koszmar, więc idziemy. Juzio to nazywa prywatnymi łódkami, natomiast tu po prostu są te same łódki, tylko po prostu trzeba opłacić za wjazd. Patrz, stąd można na Adalar. Ja nie wiedziałam. Ty też nie wiedziałeś, zawsze skadikuję. To jest bardzo daleko. To jest plus 40 minut. Koń się drął. Dobra, słuchajcie, wciskamy się tam i odezwiemy się już z łódeczki. Trzeba było przejść kilka kroków dalej, co? No. Bospor. To jest Azja. Tak, płyniemy z Azji do Europy. Vitamin, 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 energy. No i świeżo wyciskany sok z granatu. Sour czy? Trochę sour, ale good sour. You have to try. Dobry, co? Miam, miam, miam. Kochani, turystyczne miejsce, które chcieliśmy dzisiaj odwiedzić, nazywa się Ortaköy. Chcesz nam powiedzieć coś na temat Ortaköy? Ortaköy is from the seaside, it's middle of Istanbul. Aha, środek Stambułu, no. Tak, and Orta means middle. Środek, tak, a Köy means wieś. Tak, village. So before here was village, middle of Istanbul. Mhm. Because left side is going to Black Sea side and our side is going to the west side, so it's in the middle. Tak. So and there is a meczet called also Ortaköy meczet. Czyli tutaj był środek, słuchajcie, jakby takiej wylotówki ze Stambułu w lewo na Morze Czarne, w prawo właśnie do Stambułu. Jest tutaj taki bardzo słynny meczet, jest tutaj przepięknie, natomiast powiem wam, że szliśmy prawie godzinę ze stacji, którą wzięliśmy. Jest tyle ludzi, jak widzicie, wciąż ci ludzie się nie kończą. My tu już kiedyś... Kolejka to ferry. A ci wszyscy ludzie czekają, tak, bo tu jest też stacja. My specjalnie nie jechaliśmy tutaj, ponieważ nie dopchalibyśmy się do tego statku wodnego wcześniej, było tyle ludzi czekało. Natomiast no, zajęło nam godzinę, żeby tutaj dojść. Jest tłum ludzi, idzie się fatalnie. Pogoda jest co prawda dobra, bo jest około 20 stopni, ale jest pełne słonko. Natomiast powiem wam, że Bajram w Turcji nie polecam na zwiedzanie. Naprawdę nie polecam, bo ci ludzie tutaj oszaleli. Myślę, że też to, że komunikacja miejska jest za darmo, po prostu tylko spotęgowało to podróżowanie. O, ale wygląda to pięknie, więc już wam pokazuję. Jak się uda mi się przepchnąć.
I to miejsce również jest znane z tego, że ma pyszne kumpirki, tak? Następna ulica jest już całe kumpiry. Całe kumpiry. I właśnie my przyjechaliśmy tutaj na kumpir. Jakby mało nam słodyczy było, nie? Dobra, słuchajcie, znaleźliśmy miejsce z kumpirem. Bierzemy pierwszy lepszy, bo zobaczcie, co tam się dzieje za mną. Ta cała ulica ma takie miejsca z kumpirami, ale nawet nie chcemy się tam pchać. Poza kumpirem możecie kupić wafle albo lody. My idziemy w ziemniorka. My jesteśmy w takim pięknym miejscu. Bulgur, zeytin ikisi de, turşu bir de mısır. Bir de şu kırmızıdan. Bir de ne istedin abi? Turşu. Bir de mısır. Sos alacağım. Acı sos. Ama az bir şey de acı sos alabilir miyiz? Abi. Evet evet. Mamy to. Ziemniorek. Dobra, teraz słuchajcie, kolejne trudne wyzwanie. Trzeba znaleźć miejsce siedzące, co graniczy z cudem. Maybe we will not find anything here. Dobra, we'll check. Okay. Słuchajcie, idziemy szukać. Jezus. Aha, może będziemy mieli szczęście, ktoś będzie, słuchajcie, wstawał. I tak zrobiliśmy mądrą rzecz, bo wzięliśmy jednego ziemniorka, to zawsze będzie, wiecie, łatwiej operować miejscem. Ale powiem wam, że są takie tłumy. Masakra. Masakra. Widzisz coś? Ale meczet ładny. To jest meczet? Ale tu jakaś rodzina siedzi, wiesz? Dobra, mamy jakiś centymetr wolnego. Mój ulubiony ziemnior. Ja. Ciepło? Tak, bardzo. A zobaczcie, co jest przed nami. Pokaż wszystkim, jaki mamy widoczek. No, historyczny meczet. I ziemnior. Słuchajcie, mały update naszego dnia. Powiem wam, że te tłumy, które dzisiaj mijaliśmy wszędzie, trochę niestety nam zabrały czasu, który mieliśmy przeznaczony na inne atrakcje turystyczne, które na dzisiaj zaplanowaliśmy. Tak naprawdę udało nam się zobaczyć tylko Ortaköy. To jest miejsce, które już znamy, ale myśleliśmy, że wiecie, posiedzimy sobie z pięknym widoczkiem, widzieliście, co tam się działo. Słuchajcie, jeszcze jedna ciekawa rzecz była taka, że nie zmieściliśmy się do metra, to znaczy kolejka stała na schodach, żeby w ogóle dostać się do wejścia do metra. Całe dwa piętra schodów były ludzi i całe te perony, więc o, chodź. Nam się nie udało. Po chyba pół godzinie czy godzinie czekania na autobus udało nam się w jakiś zmieścić. Przejechaliśmy tak naprawdę tylko dwa przystanki do galerii handlowej, żeby trochę przeczekać. No i też postanowiliśmy, że odwiedzimy dzisiaj tylko jedną ciocię. Bo po prostu nie damy rady, więc jesteśmy wymordowani. Więc przejdziemy się tutaj po galerii chwilkę. Powiem wam szczerze, trochę, żeby wiecie, ochłonąć, uspokoić, znaczy wiecie, odetchnąć trochę po tych tłumach. Rzeczywiście nie ma tu aż tak dużo ludzi, więc tyle dobrego. Może zobaczymy jakieś, wiecie, małe zakupki. Ale bardzo zabawne jest to, że tak jak Józio mówił, że południami wszystko jest otwarte i galerie handlowe są otwarte, więc idziemy na shopping. Tak, dzisiaj niestety Istanbul nas przerósł, powiem wam. I tłumy nas przerosły. Ale i bajlam lar dla wszystkich. W środku centrum handlowego, nie?
Cześć kochani, słuchajcie, jest chwilkę po pierwszej w nocy. Trochę się do was nie odzywać, powiem wam, że ten dzień był tak długi i tak męczący, że ja po prostu moja głowa aż eksploduje. Po pierwsze od ilości ludzi, których w ogóle jakby wiecie, mijaliśmy dzisiaj wszędzie na ulicy. Jak rano ci wychodziliśmy do domu tej pierwszej rodziny, to jak wam wstawiałam też klipy, to powiem wam, że nie było w ogóle takich dużych tłumów, ale Józia mi też to tłumaczył na samym początku, że trochę jest tak, że ta pierwsza połowa dnia w dniu Bajramu jakby ludzie spędzają, wiecie, na spokojnie z rodzinami, jedzą sobie śniadanko, odwiedzają się, jakby wiecie, sklepy są pozamykane, ale w drugiej części dnia wszystko już zaczyna się otwierać i powiem wam, że naprawdę widzieliśmy niesamowitą zmianę. Jak wróciliśmy do domu na chwilkę, na taką wiecie, mini przerwę i wyszliśmy ponownie, to powiem wam, że to był jakiś koszmar, ile ludzi było w ogóle na mieście. Pojechaliśmy do tego Ortakoi, to wam też pokazywaliśmy. Pomyśleliśmy, że będzie po prostu pusto, a okazało się, że tam było tyle ludzi. No naprawdę, nigdy tego nie doświadczyłam, żeby nam się nie udało na przykład wejść w ogóle do stacji metra, bo było tyle ludzi. A nie zmieściliśmy się też do 4 czy do 5 autobusów, które jechały pod rząd. Więc powiem wam, że naprawdę byliśmy zmordowani. Jak wróciliśmy tutaj na osiedle, gdzie mieszka rodzina Józia, to jeszcze i tak odwiedziliśmy jedną ciocię. No i wróciliśmy do domu już tacy szczęśliwi, że o koniec, słuchajcie, przychodzimy tu do domu, a tu siedzi 7 ciotek. Przyszli jacyś wujkowie. To wam zresztą pokażę. Chwilkę temu nagrałam, słuchajcie, telefonem i może to nieładnie z mojej strony, ale już po prostu się pożegnałam, bo naprawdę moja głowa już eksploduje, już nie jestem w stanie wytrzymać tego ciągłego, wiecie, hałasu. Wszyscy się raz przekrzykują tam w salonie obok, naprawdę. Ja rozumiem, że to jest dla nich bardzo, wiecie, fajny dzień, tak jak u nas nasze święta, no jakby wiadomo, że inaczej się obchodzi, jak się ze swoją rodziną, ale ja powiem, że dzisiaj, nie wiem, 14 godzin spędzonych na nogach wśród ludzi, już naprawdę mam dość. Ale jeżeli chodzi o same moje takie odczucia, to naprawdę było bardzo, bardzo fajnie. Jest to bardzo podobne do naszych świąt. To znaczy, my też się spotykamy z rodziną. Rzeczywiście, co jest innego, no to to, że to nie jest wszystko takie oficjalne. To znaczy, nie ma tam jakichś specjalnych, wiecie, obiadów gotowanych, tak jak u nas, wiecie, no jest jakaś tam kolacja, gdzie się zaprasza rodzinę i tak dalej. To nikt nikogo nie zaprasza, nikt dla nikogo nie gotuje. Każdy ma tylko jakieś słodycze, bo wiadomo, że jak ktoś przyjdzie, to trzeba go czymś poczęstować. Tak naprawdę tyle. Więc jest to bardzo ciekawe. I naprawdę odwiedzają się wszyscy, słuchajcie, sąsiedzi, sąsiadów, jakby nie wiem, coś tam rodzeństwo, dzieci, jakichś wujków, kuzynów, no po prostu tej rodziny jest tyle, że to jest jakaś masakra. No, także to słuchajcie, chyba tyle z naszej strony dzisiaj. Mam nadzieję, że podobał wam się ten dzień z nami. Trochę Bajramu, trochę zwiedzania Turcji. Przed nami jeszcze kilka dni tutaj w Stambule i czeka na nas kolejna niespodzianka, także czekajcie, już niedługo ją zobaczycie, a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to koniecznie to zróbcie, żeby was na pewno nie ominęła, bo uwierzcie mi, warto na nią poczekać. Także serdecznie wam dziękuję za dzisiejszy film i do zobaczenia w kolejnym. Pa!